Rozdział 17, 28 listopada 1932 rok, Andy. Inwokacja. O ty potężna, nieskończona obecności, wszechrozumiejąca inteligencjo, wszechprzenikająca substancjo światła. O ty potężna obecności, wzniesiony Mistrzu Jezusie Chrystusie, przyjdź teraz tak, jak Jego potężne promieniowanie. Oddajemy chwałę i dziękujemy światu i Tobie, o potężny bracie. Oddajemy chwałę i dziękujemy wielkiemu centralnemu słońcu, temu jedynemu, którego promień dzisiaj otrzymujemy. Odczuwając pełnię Twojego rozpromienionego życia, o Boże, korzymy się przed Twoją potężną obecnością. Przynoszę Wam pozdrowienia od wielkiego mistrza, Boga Meru, którego posłańcem jest Nada. Jego imię nosi wielka góra na ziemi, dając ludziom wyobrażenie, a której tajemnica będzie pewnego razu ujawniona. Tak samo jak imię mistrza Himalaja. Wyobrażają wielkie góry Himalaje. Nada przebywa teraz wraz ze mną w Złotym Mieście. Na tych bliźniaczych promieniach przychodzimy dzisiaj. W trakcie kolejnych 7 tygodni, jak było to określone i jak już odczuliście, nasz połączony promień będzie stale przychodzić do Was ze Złotego Miasta. Traktat. Jeśli jesteś wystarczająco silny, aby to wytrzymać, to damy Ci w formie opisowej jedno z najwspanialszych wyrażeń właściwego i niewłaściwego używania potężnej obecności Jam Jest. Wydarzenie to działo się w miejscu, które obecnie nazywamy Andami w Ameryce Południowej, w czasie bardzo, bardzo dawnym, prehistorycznym, kiedy dzieci Boga po raz pierwszy zaczęły zapominać, skąd się wywodzą i zaczęły domagać się potężnej energii, o której wiedziały, że im przynależy i że mają do niej prawo. Uczniowie i cała ludzkość ma tylko blade wyobrażenie o niej, wiedząc, że była ona zbyt często używana dla celów egoistycznych. Nigdy przed tym coś podobnego nie miało miejsca. Jeszcze do dziś pozostały dowody na to, że istniało podziemne miasto, które opiszemy. Och, oby dzieci Boga zbudziły się do wspaniałego działania, jakim jest używanie władzy światła dla dobra ludzkości, podczas gdy ich uwaga szczerze skoncentrowałaby się na tym świetle. Jeżeli wielu uczniów z różnych punktów widzenia prawdy na ziemi mogłoby dzisiaj odsunąć niewiedzę z zewnętrznego umysłu i uwierzyć w cuda, które mogą się w tych czasach pojawić, przebiliby skorupę zewnętrznego ja i pozwoliliby wejść światłu. Wiara w rzeczy, których się nie widzi, jest jednym z najlepszych sposobów do otwarcia drzwi i świadomej działalności, światła obecności Jam Jest. W taki sam sposób, w jaki używasz auta i samolotu, aby szybko przebyć odległość, wielka obecność Jam Jest używa Twego ciała. Ciało reprezentuje samolot, a umysł jego potężny motor, którym obecność Jam Jest wprawia go w ruch. Jestem pewny, że uczniowie nie zrozumieli, jak delikatnej formy używa zwątpienie. Jedno pytanie w umyśle, świadomie lub nie, dotyczące na przykład wszechmocy obecności Jam Jest, jest delikatną formą zwątpienia. Ci, którzy chcą lub próbują dyskutować o rzeczywistym istnieniu wielkiej prawdy życia, wierząc w nią lub nie, pozwalają na wejście w nich zwątpienia. Dziś żaden racjonalny umysł, który chociaż raz skoncentrowałby uwagę na obecności Jam Jest, nie mógłby już
dyskutować ani wątpić z wszechmoc tej obecności jam jest. Zwątpienie rzadko rozpoznawalne przez wątpiącego, który pozwala wejść w umysł argumentom dotyczącym źródła swego ja, jest tylko brakiem siły do buntowania się przeciw prawu sprzeciwu. Siła charakteru pośrednio świadczy o stopniu zewnętrznego rozwoju. Istnieje ogromna różnica między szczerym rozmyślaniem nad pojęciem prawdy, a ludzką tendencją do prowadzenia dyskusji przeciw rzeczywistości, w którą nie chcą wierzyć. Zawsze poważnie i mile przyjmujemy każde szczere pytania o prawdę, ale nie mamy nic wspólnego z dominującą tendencją w dyskusji, która chce dowieść czegokolwiek przeciw prawdzie. Im bardziej ceni się dyskusję na temat prawdy w życiu ludzi, tym większa będzie bariera przeszkadzająca zrozumieniu, którą one wytworzą, a którą i tak trzeba będzie kiedyś przeskoczyć. Uczniowie, którzy krytykują, potępiają lub osądzają ten kanał wyrażania prawdy, stoją zawsze w miejscu albo na brzegu przepaści, w którą mogą w każdej chwili wpaść bez żadnej przyczyny. Chciałbym, aby wszyscy zrozumieli, że ten blask światła był ustalony w pewnym celu i będzie nadal pracował nad każdą osobowością, która będzie tego chciała. Mówię to otwarcie, aby uczący się tego promieniowania mogli zrozumieć, że mają do czynienia z potężnymi siłami, które są tak samo realne jak oni. Ci, którzy nie mogą przejść przez ten egzamin i wytrzymać blasku światła, nie mogą winić za to nikogo, jedynie siebie samych. Ponieważ mają przecież wolną wolę użycia potężnej obecności jam jest, dzięki której mogą utrzymać na sobą absolutną kontrolę. Muszę jeszcze raz wyjaśnić, że jeśli będziesz na tyle nierozważny, aby dyskutować o świętej prawdzie, którą tu daję dla uzyskania Twojej własnej wolności, z tymi, którzy nic o niej nie wiedzą, to wejdziesz w głębokie wody zwątpienia i pytań. Mogę Ci jedynie powiedzieć, że w przeszłości uczniom, którzy wycofali się na odludzie w celu poświęcenia się studiowania prawdy, nigdy nie pozwalało się, ani im nigdy nie przyszło do głowy dyskutować między sobą na jej temat. W ciszy i powadze stosowali instrukcje, jakie otrzymywali od swego mistrza i starali się dojść do takich rezultatów, o jakie im chodziło. Lepiej byłoby, żeby uczniowie zostali ukamieniowani, niż gdyby mieli krytykować światło, które się im daje, ponieważ wchodząc w obecność jam jest, tak jak się ich poucza, pytania i zwątpienia znikłyby z ich życia jak unosząca się mgła. Jestem pewny, że uczniowie obecnie są wystarczająco silni, aby usłyszeć prawdę i używać siły obecności jam jest w celu kontrolowania zarządzania tym, co zewnętrzne i w końcu otrzymania całkowitej obecności i miłości i władzy, obfitości i wielkiej i wszechmogącej obecności jam jest, która daje im możliwość myślenia, czucia i życia, a która dała im pragnienie osiągnięcia prawdy i światła. Chcę powiedzieć otwarcie i przekazać do Waszej świadomości, że Wasi bracia i siostry, którzy Wam to wszystko przekazują, są jedynie posłańcami tych, którzy już wiedzą, którzy już wypróbowali to prawo podczas wielu stuleci. To wielkie istoty, na których skoncentrowała się Twoja uwaga, nie są żadnym mitem ani wymysłem fantazji zewnętrznej.
Są to istoty kochające, żywe, mądre, które posiadają władzę, którą mogą kierować i używać jej zgodnie z własną wolą, a więc mogą robić to wszystko, co jest niemożliwe do pojęcia przez zwykły ludzki umysł. W przeszłości uczeń prawie zawsze miał nieograniczony czas, aby mógł zdecydować wewnątrz siebie, czy pragnie działać w świetle, czy chce nadal przebywać w niewiedzy dotyczącej jego obecności i potężnych zdolności. Kosmiczne cykle zmieniały się wiele razy i nadszedł czas, w którym dzieci Boga muszą podjąć ostateczną decyzję, czyli zdecydować się, komu chcą służyć. Nigdy przedtem w historii świata nie istniało tyle dzieci Ziemi, tyle możliwości otrzymania chwały Słońca, światła, wiecznego Boga, by nigdy nie były na tyle wolne, aby ograniczyć w sobie to, co im przeszkadza. Jeszcze raz mówię Ci, drogi uczniu, jeżeli nie możesz odczuć w swoim sercu prawdy tych instrukcji, które dochodzą do Ciebie przez tę książkę, będącą źródłem złota, to nigdy w imię Twojej obecności Jam jest, nie mów ani nie czyń niczego, co mogłoby zniechęcić kogoś innego do światła, które mógłby otrzymać. W pełni wielkiej miłości mojej istoty daję Tobie tę prostą i czystą prawdę i chcę, aby jej chwała spowodowała zrozumienie i wiedzę, które oznaczają mieć odwagę, czynić i milczeć. Każde pytanie w Twoim umyśle dotyczące rzeczywistości i autentyczności źródła, z którego pochodzą te nauki, jedynie przeszkadza w Twoim postępie i powoduje, że opóźniasz o miesiąc lub lata zrealizowanie tego, co możesz zrobić łatwo w kilka tygodni, z wolnym umysłem i w pokoju. Jako ktoś, kto Ciebie wybrał, znam i czuję każdą z Twoich myśli. Uczeń z łatwością może myśleć, że jego działania i myśli są skryte i nieznane innym, ale dla wyższych istot nie ma żadnych czynów ani myśli, które mogłyby być przed nimi ukryte. Ponieważ wszystko, co myślisz i czujesz, rejestruje się w świecie eterycznym wokół Ciebie w taki sposób, jak na przykład nos, który wyrasta z Twojej twarzy. Możesz coś ukryć przed zewnętrznym ja, ale nigdy przed obecnością Jam jest, którą również są istoty zastępów zniesionych do każdego zakątku Twojej istoty. To mój drogi uczniu jest tym, co mi pozwolono powiedzieć, aby Tobie pomóc i ostrzec Cię. W przyszłości nie będę robił żadnych dodatkowych uwag na ten temat. Pamiętaj, że decyzja pozostaje w Tobie, czy chcesz, czy nie chcesz iść naprzód. A teraz powiem Ci coś bardzo pocieszającego. Jedyną możliwą racją, dzięki której promień osobisty Jezusa mógł być dany tym, którzy są pod tym promieniowaniem, było to, że 7 z Jego uczniów było świadkami w niebo wstąpienia Chrystusa przed 2000 laty. On ich widział i rozpoznał, tak jak widzi ich teraz i nadal daje nie tylko wiedzę, ale i pomoc. W taki sam sposób, w jaki chwała dochodzi do Was, moi drodzy, dochodzi również do serc tych, którzy mogą już otrzymać obecność. Przy pomocy tego promieniowania wielu z tych, którzy odczuwają głębszą miłość do Jezusa, będzie obudzonych w obecności Boga wewnątrz nich. Oprócz tego, wspólna działalność Jezusa z zastępami wzniesionymi rozprzestrzenia swój płaszcz miłości, pokoju i światła na ludzkość, stając się ogólną pomocą łatwiejszą do osiągnięcia. Mój drogi, wydaje Ci się niewiarygodne, kiedy mówię Tobie, że mistrzowie światła i mądrości mają
przejść przez ziemię we wszystkich kierunkach w taki sam sposób, jak Ty na ziemi masz swoje szosy i drogi, aby poruszać się po nich w swoim aucie z jednego miejsca na drugi. Jeżeli zrozumiałbyś strukturę atomową Ziemi, to nie czułbyś, że jest to coś niewiarygodnego, ponieważ ci wielcy, którzy towarzyszyli postępowi ludzkości od początku, potrzebują jedynie użycia pewnych promieni, aby przejść przez Ziemię tak łatwo, jak Ty przechodzisz przez wodę, z tą jedynie różnicą, że oni pozostawiają za sobą przestrzeń, a Ty, kiedy idziesz przez wodę, zamyka się ona za Tobą natychmiast. W podobny sposób wielkie istoty spowodowały, że świecą drogi prowadzące ludzkość do światła. Drogi te są dla tych, którym brak tego światła, a którzy dzięki nim mogą zawsze je odnaleźć, aby nimi pójść. Jeżeli zdarza się czasami, że pomylą się i zboczą na błędną drogę, to mają obecność Jam Jest, która ich woła i znów prowadzi do czasu, aż staną się niosącymi pochodnie i oświecającymi drogę tym, którzy jeszcze jej szukają. Jam Jest potężną obecnością, która nigdy nie bywa niecierpliwa lub rozczarowana z powodu długich okresów, z których dzieci Ziemi odwracają się plecami do światła, aby cieszyć się działalnością ziemską do dnia, gdy ich działanie stanie się dla nich tak odrażające, że chociażby w ostatnim oddechu, ale zawołają: „O Boże, ratuj mnie”. Nie mogę powstrzymać się od śmiechu, gdy wyobrażam sobie, że pomyślisz, iż jestem starym zrzędą, ale tak nie jest. Jedynie potrzebuję odwagi, by powiedzieć Ci prawdę i wskazać, jakie są Twoje potrzeby na ziemi, abyś mógł z nich skorzystać. Kiedy poznasz mnie lepiej, nie będziesz uważał, że jestem stary, ani że jestem zrzędą. W czasie, gdy jeszcze stawiasz tyle pytań, nie napotkasz drzwi otwartych całkowicie na otrzymanie instrukcji. Promienie naturalne staną się stałe dla Ziemi i będą pobierane w jej centrum, jeżeli życzenie ludzkości zwróci się w kierunku osiągnięcia światła i jeżeli będzie ono stałe. Kula ziemska składa się z ziemi, powietrza i wody. Przez te trzy elementy przenikają promienie kosmicznego ognia. Promienie te przechodzą przez ziemię, gdzie się łączą, łagodnieją i tworzą świetlistą chwałę skoncentrowanej działalności światła. Jeden promień wchodzi w skorupę ziemi na południe od centrum pustyni Gobi, a drugi od strony zachodniej jeziora Titicaca w Andach. Jest to największe jezioro w Ameryce Południowej i na świecie. Było punktem o bardzo wielkim znaczeniu ileś tam wieków wstecz. Są to punkty najbardziej zidentyfikowanej światłości na Ziemi. Podczas każdego cyklu ma miejsce jedno działanie kosmiczne, któremu nic nie może przeszkodzić. Wielkie prawa kosmiczne są dokładne nawet w swych najmniejszych detalach i żadne niepowodzenie lub przypadek nie może temu przeszkodzić. Nie bierz pod uwagę niczego innego na tym świecie, tylko wielką obecność Jam Jest. Uważaj i rządź swoim uczuciem, bo jeżeli nie będziesz tego robił, przyjdzie moment, w którym Ciebie zaskoczy i nawet nie zdasz sobie z tego sprawy. Kiedy coś Ci się stanie, a Ty, który znasz prawo, stracisz odwagę lub chęć, musisz wrócić natychmiast do obecności Jam Jest i zapytać, co masz robić. W przeciwnym wypadku będziesz koncentrował uwagę na niezadowoleniu i czasami będziesz potrzebował nawet wstrząsu, by on wyrwał Ciebie z tego stanu. Postanów. Ten opór musi ustąpić. Wizja i słuch muszą się przejawić. Przyjmij stałą postawę, że
Jam jest obecnością mojego doskonałego widzenia i słyszenia, aby uzdrowić te niekorzystne warunki. Każdy z Was powinien używać następującego rozkazu. Jam jest mój wzrok i słuch doskonały. Opowieść z Tysiąca i Jednej Nocy, pochodząca od mistrzów, którzy przekazali je jako zakrytą prawdę, aby pomóc ludzkości, a ci, którzy uwierzyli w nie, dzięki swej wierze otrzymali wspaniałe objawienia. W zasadzie te wspaniałe objawienia mogą się przejawić jedynie przez wiarę podtrzymującą każdego z nas, ponieważ wiara jest mocą podtrzymującą i jeśli możemy z nią żyć, staje się prawdą. Zawsze są dwie czynności prawdy. Gdy wchodzisz w pełni w jego działanie, pierwsza to zagęszczenie, druga to przeobrażenie w eter. Idź z nimi w spokoju i nie pozwalaj, aby czas, miejsce albo jakkolwiek inne sprawy przeszkadzały ci. Umysł zewnętrzny powinien pozostać spokojny i harmonijny, a wola zewnętrzna i wewnętrzna powinna stać się jednością, podczas gdy uwaga jest na nich utrzymywana ze stałą siłą i mocą. Będzie Wam objawione działanie wewnętrzne, aż do momentu, kiedy będziecie mogli władać nim całkowicie świadomie. Błogosławieństwo. Obecności Meru, Nady i wielkich wzniesionych zastępów. Oddajemy Wam chwałę i jesteśmy wdzięczni za Waszą rozpromienioną wspaniałość, za Waszą mądrość, za Waszą substancję, którą emanujecie, aby była ona stale widoczna. Oddajemy Wam chwałę i jesteśmy wdzięczni za to, że Wasza wielka mądrość i inteligencja są jedynym i wielkim Jam jest, które z każdym razem przejawia Jam jest w coraz bardziej i bardziej świadomym działaniu. Oddajemy Wam chwałę i jesteśmy wdzięczni, że uznajecie obecność Jam jest. Otrzymujemy klucz do wszystkich przejawów widzialnych i niewidzialnych. Koniec rozdziału 17.